Czy on tęskni? Witam serdecznie, kochani Państwo, na czytaniu z kart Lenormanda i Tarota. Kochani, dzisiaj zobaczymy, czy Wasza osoba ukochana za Wami tęskni. Do wyboru będziemy mieli dwie grupy. I kochani, chciałam Wam bardzo podziękować za Wasze komentarze i Waszą obecność. Oczywiście zapraszam Was codziennie i proszę o komentarze. Piszcie, piszcie dla wymiany naszej energii. Ja nakręcam Wam filmiki, wróżby rozmaite, a Wy po prostu w ramach wymiany energii piszcie do mnie. To jest ważne, ponieważ muszę czuć i chcę czuć Waszą obecność. Kochani, również proszę Was o lajki i proszę Was o subskrypcję. Jeśli jesteście tutaj nowi, zostańcie z nami i zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, żeby dostawać powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych premierkach z wróżbami. Oczywiście zapraszam wszystkich, którzy mają jakieś problemy na wróżby indywidualne z kart Lenormanda, Tarota, z kart cygańskich. I mogę też dołożyć oczywiście anielskie, jeśli lubicie. Więc zapraszam Was, ponieważ wróżby indywidualne są dokładniejsze, są na podstawie Waszych zdjęć i dat urodzenia oraz oczywiście dotyczą Waszych osobistych pytań i problemów. Zapraszam na wróżby indywidualne. Kochani, dzisiaj mamy dwie grupy. Pierwsza grupa to, jak widzicie, ta talia karty Lenormanda i tutaj będzie serduszko, kamień czerwony z napisem I love you. Druga talia to karty Tarota, ta oto talia. I tutaj będzie kwarc różowy, kamień szlachetny, tak? Więc proszę wybrać sobie grupę lub przedmiot, który przyciąga Waszą uwagę. I zobaczymy sobie najpierw karty Lenormanda. Oczywiście zapraszam Was do oglądnięcia całej tej wróżby, ponieważ może być oczywiście coś uzupełnione, tak? Te dwie talie mogą coś dopowiedzieć, mogą coś sprecyzować. Dobrze, kochani, więc pierwsza grupa. Już mi lecą karty, tak właściwie. Czy on tęskni? Czy on tęskni za Wami? Czy on tęskni za Wami? Czy on, ona, no to czy osoba ukochana tęskni za Wami? Osoba pytająca. Tak? Czy on, ona, więc jak są mężczyźni tu, którzy oglądają, a są równie tacy, to oczywiście to może chodzić o partnerkę, a może chodzić również o partnera. W zależności od Waszych upodobań. Natomiast, czy ta osoba ukochana Wasza tęskni za Wami? O tak. Tak, tęskni. Odpowiedź właściwie jednoznaczna. Tutaj były jakieś kłótnie, kryzysy, frustracje. Być może powraca też taka frustracja, taka złość jakaś, że po prostu coś się nie udało, czy coś się tutaj zepsuło, czy coś się posypało, nie wiem, mieć jakiś konflikt, kłótnie, sprzeczki, wymianę zdań, jakieś lęki są, jakieś powracające tutaj stany, być może złości, ponieważ coś się negatywnego wydarzyło u Was w relacji, być może doszło do jakichś nieszczerych sytuacji, kłamstw, zdrady nawet, tak? Być może jest tutaj jakaś osoba toksyczna. No i widać tutaj coś się załamało, zawaliło, zrujnowało w Waszej relacji i musicie odbudować to krok po kroku, cegła po cegle, cegiełka po cegiełce od nowa, tak? Ale inaczej, inaczej, na innych warunkach, ponieważ tamte już nie miały racji bytu, dlatego
się zburzyły, tutaj trzeba coś wyjaśnić, ale macie, znaczy ta osoba ukochana, bo pytamy o nią właściwie, tak? Czy ta osoba tęskni, więc ta osoba ma nadzieję, że to wszystko jeszcze da się odbudować, pomimo, że zostały tylko ruiny z Waszego związku, ale ta osoba ma naprawdę tutaj ogromną nadzieję, że uda się Wam odbudować jeszcze związek i pokonać tutaj ten fałsz, tak? Mamy słońce, mamy pierścionek i mamy serce. Czyli, kochani, wyjaśnienie wszystkich spraw, relacja i miłość. Ta osoba tego pragnie i tęskni za Wami. Oczywiście tutaj jest jednoznacznie, że ta osoba myśli, tęskni i chce wrócić i odbudować, spróbować jeszcze raz. Także odpowiedź bardzo pozytywna, piękna, zadowalająca, myślę, Was. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam oczywiście grupę drugą. Lub grupa pierwsza zostaje, bo być może coś dowiecie się z kart tarota. Czy ta osoba ukochana tęskni? 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 Czy osoba ukochana tęskni? Tak, nawet prosi być może tutaj wszechświat o pomoc. Jest na pewno smutna, czuje stratę, czuje deficyt, tak? Jakaś nędza emocjonalna. Nie widzi nawet poprzez ten smutek i pasywność i zamknięcie w sobie tutaj klucza, który może jeszcze otworzyć te drzwi i następną szansę, jakieś rozwiązania, tak? Ta osoba jest pogrążona po prostu w wielkim smutku, żalu. I mamy tutaj drugą kartę smutku, 9 mieczy, czyli takie załamanie, no wręcz smutek, krok tylko do depresji, więc tutaj myśli ta osoba intensywnie, blokuje na razie uczucia, myśli tutaj tylko na poziomie głowy, ale blokuje, odgania uczucia. No i chce rzeczywiście coś stabilnego, być może rozmyśla, jak tutaj zadziałać i chce ta osoba, rzeczywiście mamy królową buław, czyli ta chce osoba dążyć tutaj do celu i pokonać te wszystkie schody, czyli pokonać te wszystkie problemy, by zobaczyć światło w tunelu, tak? Czyli ta osoba tutaj myśli o Was, jesteście dla niej też być może tą królową buław, czyli bardzo atrakcyjną, charyzmatyczną kobietą, osobą, partnerką, partnerem. I tutaj ta osoba chce działać, dążyć odważnie, kreatywnie, by osiągnąć ten cel znowu bycia z Wami lub następnej próby. I ta osoba być może tutaj nie tylko chce użyć wszystkich swoich talentów i zdolności, by Was jakby tutaj przekonać, udobruchać czy przekabacić na swoją stronę, ale także ta osoba być może tutaj zwraca się do Wszechświata, Opatrzności Bożej, Aniołów, Archaniołów, pełni księżyca, energii księżycowych, może medytuje, afirmuje, wizualizuje, prosi o pomoc. W każdym bądź razie tutaj też ta osoba być może ma jakieś zdolności
nie wiem, astrologiczne czy jakieś inne, i tutaj chce jakby zaczarować czy prosić wszechświat o wsparcie, by tutaj pokonać te problemy z Wami i by jeszcze raz nastąpiła jakaś szansa na coś stabilnego tutaj, tak? Na coś stabilnego, długotrwałego. Więc w głowie ma na pewno ta osoba jakieś działanie tutaj, by pokonać Wasze problemy. Tak, tęskni, myśli. Tęskni, myśli. Być może jest to Wasza bratnia dusza, wysyła Wam jakieś tutaj magiczne energie telepatycznie, jakieś myśli, przekaz myślowy, chce się z Wami połączyć tutaj może, tak, medytuje, także na pewno ta osoba myśli i tęskni, tak, jest smutna, pogrążona bardzo w smutku. Takie dwie grupy, dwa przekazy dzisiaj mam dla Was. Napiszcie mi, czy rezonuje, napiszcie mi w komentarzach coś. Ja czytam codziennie Wasze komentarze. Dziękuję serdecznie i zapraszam Was oczywiście już wkrótce.